Cześć, z tej strony Paulina z kanału Kobiece Dwa Koła. Zapraszam Was dzisiaj na luźną jazdę po Campinosie. W mroźnej scenerii minus 2 termometr pokazuje. Dzisiaj jeżdżę z Pawełkiem. Paweł się gdzieś tam organizuje i ruszamy w trasę z Leszna. Pętelka będzie liczyła w granicach 40 km, no chyba, że będziemy musieli ją zmodyfikować. Zostańcie ze mną do końca, a dowiecie się, czy wszystko poszło zgodnie z planem. Możemy jechać. Dobra, jedziemy. No dobrze, a więc szanowni Państwo, mamy minus 2 stopnie, czwartkowy poranek, no i robimy coś w lesie ciekawego, będziemy jeździć. Sarna nam przemknęła. O, widzicie tam? Pasają sobie dwie. No tam po lewej, patrz. Teraz to już zdążyły uciec. Bardziej po lewej niż na wprost na lewą. Na dziewiątej. Teraz to już wiesz. Ale jak widać na załączonym obrazku, jesteśmy gośćmi. Jesteśmy właśnie na Grobli, na Niebieskim Szlaku, jedno z moich ulubionych miejsc w puszczy. Możecie je teraz w zimowym wydaniu podziwiać. Błotko zmarznięte. Łocie panie, ale tu trzęsie. Wszystko się zmarzło, błotko. Przy okazji biczowanie jeszcze tymi gałęziami. I wjeżdżamy już sobie w Karpaty. Co ci się ślizga? Opona mi się ślizga. Na koszeniach? Za dużo mam powietrza chyba. A poza tym dociążył mi trochę ten... termosik. To trzeba upić. Dlaczego? Trzeba trochę upuścić ciśnienia. Powietrza. Powinno wystarczyć. Na korzeniach nie dawał rady.
jedziemy do Samczyska, średniowiecznego grodziska, bodajże z XIV wieku. Będąc w rejonie Karpat, koniecznie musicie zobaczyć to miejsce. O! A przy okazji obszar ochrony ścisłej Zamczysko. Już nam się wyłania. Urokliwie to mało powiedziane z tym słońcem. Urokliwie to mało powiedziane z tym słońcem. Moi ochraniacze na buty, ale powiem wam, że za dużo nie dają, bo nogi już mam zmarznięte. Rewelka klimat. Prawda, kolego? Prawda. Ale co mówiłeś? Że rewelka klimat tutaj. No, fajnie jest. No, często tu z Pawłem bywamy, jak jeździmy w tym rejonie, ale zimą cudownie. Przy tym wschodzie słońca. Tutaj była mogiła. Już ona została przeniesiona. Znanego żołnierza AK. Tak naprawdę nikt nie wie do tej pory, czy to był żołnierz AK, czy to był w ogóle ktoś... Zgadza się. Coś tu jest... Zgadza się, że to jest niewyjaśnione do tej pory. Śliski temat z tą mogiłą tutaj. Stąd też widok rozpościera się na uroczysko. Pożary? Jedziemy dalej. Schodzimy z Zamczyska, żeby za bardzo nie przemarznąć. I niebawem kolejny postój, choć jeszcze nie wiem gdzie. Zaczynamy nasze śniadanko. Roztoka, pewnie kojarzycie to miejsce. 10:00 akurat, pora karmienia. Pora karmienia Pawła. Także tak, słoneczko pięknie świeci. Wiatki turystyczne można sobie przycupnąć, odpocząć chwilę. Bardzo dobre miejsce. Na start, generalnie w każdą stronę puszczy i wschód, i zachód. My już dojechaliśmy. Za moment Paweł będzie ładował rowery na bagażnik. Koniec końców wyszło nam 35 km.
w Rastoce stwierdziliśmy, że trochę zmodyfikujemy naszą trasę, bo jednak okazało się, że no, temperatura ujemna nie pozwalała nam jechać tak fajnie, jakby nam się to wydawało i tak, jakbyśmy chcieli. Dlatego troszkę żeśmy traskę zmienili, ale koniec końców 35 km wyszło. Uważam tę jazdę za bardzo udaną, mimo tego, że jest właśnie chłodniej. Głowa się przewietrzyła i to najważniejsze. Rower wyprowadzony. Trzeba będzie teraz trochę o niego zadbać. Ubrałam się odpowiednio, poza butami. O, nawet zgubiłam gdzieś mojego tego, kopciuszkiem się stałam. Zgubiłam moją osłonkę. I te buty generalnie nie nadają się już na jazdy poniżej 0 stopni, czy tam nawet jak jest niewiele powyżej na plusie. Więc to muszę zmienić. Poza tym bardzo fajna jazda. Ładujemy się i wracamy. Dzięki, że byliście ze mną do końca. Trzymajcie się. Życzę Wam aktywności. Jeśli nie rowerowej, to jakiejś innej, ale dbajcie o siebie przez ten okres zimowy, żeby na wiosnę można było ruszyć z pełną energią do Campinosu. Dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć!